Dzień dobry, kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Gabriela Scorpio Tarot. Zapraszam Raki na czytanie tygodniowe od 11 do 17 listopada 2024 roku. Kochane Raki, czytanie ogólne, weźcie to, co rezonuje, a resztę zostawcie dla osób, które miały usłyszeć czytania. Pamiętajcie o włączeniu subskrypcji, o włączeniu dzwonka, wtedy nie ominie Was żadne czytanie, bo otrzymacie powiadomienie o nowym filmie. Moi drodzy, zapraszam też do lajkowania, komentowania. Dzięki temu kanał ma szansę na dalszy rozwój. Tymczasem zaczynamy czytanie na nadchodzący tydzień od 11 do 17 listopada dla raczków. Raki. Się dobrze, karty Wam wypadają, to zaczynamy. Wasza energia w nadchodzącym tygodniu to siła. Siła. Moje drogie raki, co w pracy? Paść monet. Co w miłości? Koło fortuny. Co będzie nieoczekiwanego? Czwórka mieczy i rada, wskazówka, wynik, karta śmierci. A w tle ósemka pentakli, paź mieczy i dwójka pentakli. Okej. Okej. Moje drogie raki, tutaj jest u Was w nadchodzącym tygodniu sporo pracy albo przynajmniej koncentracji na wytyczonym celu. Jest taka możliwość, że będziecie tutaj sobie szlifować swój warsztat, dokształcać się albo po prostu faktycznie będziecie mocno skupieni na wykonywaniu pracy, na obowiązkach, na jakimś długoterminowym celu. Taka jest ósemka monet, że mówi o czymś, nad czym pracujecie, co ma dać w dłuższej perspektywie, kochani, zadowolenie i zysk, tak? Finansowy. Co ma się też przełożyć na taką ekspercką wiedzę i eksperckie umiejętności w tej dziedzinie. Moi kochani, tutaj też mogą się albo pojawić plotki, albo jakieś, no może tutaj mogą się tu pojawić jakieś plotki, albo tu, kochani, będzie ktoś, kto będzie weryfikował, kontrolował i sprawdzał. I finalnie albo są dwie osoby na jakieś stanowisko, na które aplikujecie, czy które, nie wiem, macie na uwadze. No tak, jak byłyby dwie osoby, albo, kochani, ktoś po prostu dogląda, tak, jak tutaj sobie radzicie, jak się uczycie, jak przyswajacie wiedzę, jak szlifujecie warsztat, jak, kochani, być może nadajecie się do jakiejś pracy pod czyimś okiem, jeżeli to jest coś nowego. I tutaj są brane pod uwagę dwie osoby, tak? Czyli wy i ktoś jeszcze. Ale jeśli nie ma takiej sytuacji, to ja tutaj widzę, że wy pracujecie nad czymś nowym rzeczywiście. I to może dotyczyć sfery zawodowej, sfery biznesowej jak najbardziej, ale nie tylko. Pracujecie nad czymś nowym, kochani, z tego względu, że możecie faktycznie mieć dodatkowe zajęcie zawodowe. Dodatkowe źródło dochodu. To jest taki czas, który będziecie dzielić trochę na obecną pracę, czy na obecny biznes, plus coś jeszcze, co będziecie wdrażać, próbować, to raczej będzie coś nowego. Wy jesteście w energii siły, no właśnie, jesteście w energii pokonywania trudności w nadchodzącym tygodniu. To jest tak, że wiecie, że musicie wykazać się siłą, wiecie też, i może siłą woli, determinacją, dyscypliną, motywacją, stanowczością do tego, żeby coś osiągnąć,
żeby coś uzyskać, żeby coś się udało. Czyli być może przyjdzie Wam walczyć z przeciwnościami, z trudnościami losu, ale karta siły mówi, że Wy macie na tyle siły, aby podołać tym przeciwnościom, więc tutaj wszystko powinno się udać. Także macie tę siłę, macie tę moc i nic tutaj nie będzie stało na przeszkodzie, żeby się udało. Natomiast widzę też, że niektórzy z Was są w energii przejmowania inicjatywy w związkach, w relacjach, a szczególnie w miłości. I do tego też przejdę, że tu będzie przejęcie inicjatywy w miłości. Może wkroczyć bardzo duża namiętność w nadchodzącym tygodniu w relacjach, w związkach, również w nowych relacjach i w nowych związkach. Mogą się pojawić silne uczucia, które też będą silnie przez Was wyrażane. Moi kochani, jeżeli chodzi o pracę, no to właśnie, znaczy nie tylko pracę, ale w ogóle w przyszłym tygodniu sobie narzucicie sporą dyscyplinę, ale też będziecie dosyć mieli wysoką energię, będziecie wytrzymali i odważni przy tym, fajnie, bo do tego jeszcze mądrość, wewnętrzna siła, no tutaj też sporo kontroli, ja tutaj też widzę, że to Wy być może kontrolujecie, ale też i obdarzacie zaufaniem. Więc jest tu dużo namiętności w związkach, w relacjach, czy nowych, czy istniejących, i też trochę kontroli, może nawet i w relacjach, i w związkach. Ale możecie mieć też taką sytuację, że to Wy otrzymujecie osobę do, moi drodzy, do nauki, w sensie w pracy dostajecie, nie wiem, stażystę, praktykanta, czy jakąś nową osobę, którą wdrażacie lub którą czegoś uczycie. Jest to też bardzo możliwe. I być może więcej tego czasu będziecie poświęcać w pracy, ale niekoniecznie. I tutaj właśnie może się pojawić, to może być Wasza kontrola, tak? To Wasze weryfikowanie, sprawdzanie pracy tej osoby. I jakby taki ciągły nadzór i kontrola nad tym pracownikiem. Bo to może być, owszem, Wasz nowy pracownik, współpracownik, ale czasami, kochani, to ten pentakli też może mówić o tym, że, kochani, no nie wiem, czy to będzie osoba, która przyjdzie na staż, czy to będzie osoba, która przyjdzie na praktykę, czy to będzie po prostu nowy pracownik, bo to nie musi być nikt na tymczasowo, to może być osoba, która przychodzi do pracy na stałe, tak? Natomiast może to być osoba, która przede wszystkim, no właśnie, która może zaczyna w danej branży lub w danej dziedzinie, jest to dla niej coś nowego i Wy tą osobę wdrażacie, albo po prostu jako nową osobę w firmie wdrażacie, wiecie, w takie podstawowe, robicie jej takie podstawowe wdrożenie, tak? I co się może okazać? No, że ta osoba może Was uwieść. Tak, to może być osoba, która faktycznie może Was uwieść, dosłownie. Co więcej, może się okazać, że to nie będzie tylko nowa osoba. To nie będzie tylko pracownik czy współpracownik. Mogłoby się nawet okazać, że to będzie miłość przeznaczona. Osoba może być dużo młodsza od Was, w ogóle może być młodsza, młoda. No ale tak to troszeczkę, kochani, jest, że może to być sytuacja taka, że początkowo będzie koleżeństwo, będą takie uczucia przyjacielskie, koleżeńskie, ale może to zacząć się zmieniać w coś więcej, albo wcześniej, albo później. I kochani, może tak być, że to może być taka miłość powiązana, relacja z rozsądkiem, ale z tego właśnie związek poważny na wiele lat. Więc nie wiem, czy to bardziej ta osoba z rozsądku wejdzie w tą relację z Wami, czy wy z tą osobą, bo ewidentnie w miłości, kochani, macie koło fortuny. Macie koło fortuny, więc no, jest duże prawdopodobieństwo, że to jest właśnie ta miłość przeznaczona. Jest przemiana, jest zmiana, jest szczęśliwa zmiana. Tu jest taki obrót losu o 180 stopni w uczuciach, w miłości, w relacjach, w związkach. Oczywiście uczucia, miłość, mówię to do wszystkich, do singli i do osób w relacjach i związkach.
że tutaj rozpoczyna się w nadchodzącym tygodniu nowy etap w waszym życiu i odwraca się ta zła pasca. No właśnie, odwraca się wszystko na korzyść. Więc to może być romans. Może was ktoś uwieść w pracy, może to być nowa osoba, może to być romans, ale to może być w ogóle nowe uczucie. I to mówiłoby o tym, że to może być miłość przeznaczona. To może być też nawet miłość docelowa. Oczywiście, że tak. W każdym razie, no, to jest wydarzenie, które będzie niespodziewane, ale tak się może niespodziewanie zdarzyć. I tyle. Taka okazja życiowa. Co jest, kochani, co jest nieoczekiwane? Nieoczekiwana jest czwórka mieczy. Raczki. Nieoczekiwanie może tak być, że jeżeli może być nieoczekiwane wyzdrowienie, uleczenie, dosłownie ciała, a tak, jeżeli było jakieś, zmagaliście się z jakąś chorobą, to może nastąpić to uzdrowienie, uleczenie, dosłownie i emocji i wszystkiego, tak? I jakieś takie też zapanowanie, być może równowagi hormonalnej, która wpłynie na właśnie na to, że będziecie czuć się zdrowi, że będziecie czuć się lepiej. Ale moi drodzy, to może ta miłość, ta osoba, czy to w pracy, czy to w uczuciach, czy w miłości, niezależnie na której płaszczyźnie życia pojawia się to tutaj ta osoba, czy tylko w pracy, czy też w miłości również, to może tak się zdarzyć, że ta miłość, ta znajomość, ta osoba dosłownie was uleczy. Szybciej przejdziecie nieoczekiwany proces leczenia, zdrowienia, wyzdrowienia, zwłaszcza jeżeli potrzebowaliście uleczyć się po jakiejś wcześniejszej relacji, po jakimś wcześniejszym związku, znajomości. No, może się też tak zdarzyć, że nieoczekiwanie będziecie potrzebować odpoczynku, regeneracji, przemyślenia, strategii, opracowania strategii, zastanowienia się, co teraz zrobić, co z tym zrobić. Nie wiem, czy będziecie chcieli L4, czy to będzie do tego stopnia, że będziecie potrzebowali takiego odpoczynku sam na sam, żeby to przemyśleć, żeby się zastanowić, co z tym zrobić, bo no może to tak, wiecie, nieoczekiwanie się, to może być bardzo, znaczy to będzie jakieś nieoczekiwane, niespodziewane zdarzenie. No więc jeżeli to nie rzeczywiste leczenie, jeżeli to nie jakaś choroba, że wam się przychoruje w przyszłym tygodniu, no to nieoczekiwanie może być wyzdrowienie, wyleczenie, dosłownie. Tak to się przedstawia. Może będziecie się po prostu zastanawiać, tak, nad tym, jakie zmiany, znaczy zastanawiać nad tym, jakie są zyski, straty, co przynosi związek, tak, czy warto wchodzić od razu w związek, czy zacząć może od romansu, to takie trochę przemyśle, no właśnie będziecie chcieli to przemyśleć po prostu. W wyniku wskazówce w radzie jest karta śmierci. Moje drugie raki tutaj ewidentnie no właśnie. Myślę, że ta symbolika, moi drodzy, mówi o zakończeniu pewnego etapu w waszym życiu. Przyjdzie zakończenie jakiegoś etapu i przyjdzie nowy początek. Nowy, możliwe, że lepszy, ale inny. Tutaj będzie miała miejsce jakaś duża metamorfoza, duża transformacja, dosłownie odrodzenie. To jest tak, jakbyście odrodzili się i powstawali na nowo jak Feniks z popiołów i no, widoczne jest takie odrodzenie, wyzdrowienie, uleczenie i po prostu powstanie na nowo jak Feniks z popiołów, takie odnowienie, odrodzenie w was, duża modyfikacja, duża zmiana, całkowita zmiana. I myślę, że tą zmianą potrząśnie właśnie to koło fortuny. To ono obróci wszystko o 180 stopni na korzyść, tak? Że będzie i może osoba do pracy i od razu osoba do związku, do relacji, no to będzie takie mocne. Mocne, moi drodzy.
Kochani, tutaj finalnie może być przeprowadzka w ogóle. Możecie się już zdecydować na przeprowadzkę do kogoś. Naprawdę, to może być coś bardzo szybkie. To może się bardzo szybko rozegrać. Albo przemiana w was samych i takie całkowite odrodzenie i stwierdzacie, że zaczynacie wszystko od nowa. Bo tu są podwójne karty wyzdrowienia, wyzwolenia, uwolnienia się od czegoś też. Może uwolnienia się od jakiejś relacji, związku, który nie sprzyjał dalszemu rozwojowi, nie dawał satysfakcji albo w ogóle no nie był jakby... nie mógł dalej się rozwijać, tak? Nie był sprzyjający do dalszego rozwoju. I to byłoby takie zakończenie. To mogłoby być takie właśnie zakończenie, kochani. Tego, co po prostu już nie mogło dłużej trwać, tak? Czyli tego, co wam nie sprzyjało. Ewentualnie tu będzie właśnie to dokonanie zmian, diametralnych zmian lub odcinanie się od jakiejś sytuacji. Kochani, otwieranie się na tą nową osobę ewidentnie też. No i konieczność podjęcia takiej decyzji, że być może jedno będzie trzeba zakończyć, żeby dać drugiemu ten nowy początek, tak? Żeby ten nowy początek mógł zaistnieć. Wiecie, w karcie karta rada tutaj mówi, żeby odrzucić jakieś swoje dawne, stare przekonania, że mogą nie być do końca aktualne, żeby wziąć to pod uwagę. No, taka jest rada. Że jeżeli ktoś tam mówił, że nie wiem, za stary jesteś, za stara jesteś, za późno na takie zmiany w życiu, na jakąś wielką miłość, że to niemożliwe, żeby to się jeszcze przytrafiło, wiecie, różne są pomysły i różne są przekonania. No i właśnie tutaj karta śmierci radzi, żeby odrzucić jakieś stare przekonania, być może są one nieaktualne albo nieadekwatne do tej sytuacji, odrzucić rutynę, czyli nudę, odrzucić takie nastawienie też i pogodzić się z tym, co musi się po prostu zakończyć, żeby coś innego mogło mieć nowy początek. Więc jeżeli czujecie, że jest taka potrzeba, bo wy tutaj finalnie na koniec tygodnia wychodzicie jako bardzo silna psychicznie osoba, po wielu przejściach, ale silna psychicznie. Z dużą odwagą, z dużą siłą, bo wy jesteście w energii siły. Także być może po prostu zdobędziecie się na tą odwagę, bo będziecie mieć dużo odwagi, dużo siły i determinacji. Będzie stanowczość, żeby być może coś zakończyć albo zakończyć pobyt w samotności, byciu samemu jako singiel, singielka, albo zakończyć tą relację, która uważacie, że już dawno powinna być zakończona i po prostu ta miłość przeznaczona w kole fortuny w przyszłym tygodniu może wam w tym pomóc, tak? Że jak nie teraz, to kiedy? To może być na tej zasadzie. I to będzie taka decyzja u niektórych. Raczki, dbajcie o siebie. Buziaczki, pa, pa.